Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam wszystkie gekony Lamparcie. Jak widzicie, znajduje się ich tu 5. O każdym coś tam powiem. Jak to w ogóle się zaczęło, że mam te gekony. Ogólnie to pierwszy raz są tutaj wszystkie 5 razem, bo normalnie są podzielone na pojemniki i terraria. Dlatego razem z Wami obserwuję, jak one się tam między sobą dogadują. W sumie opis już kiedyś był, ale mogę tak na szybko powtórzyć podstawowe informacje. I może najpierw od tego zacznę, a potem opowiem Wam o każdym z osobna i jak to się zaczęło, że w ogóle one u mnie są i dlaczego jest ich aż 5. No więc jeśli chodzi o takie podstawowe informacje, to dla 2 sztuk to powinno być terrarium 60/40/40, w sumie tak jest napisane. I oczywiście zgadzam się z tym, pod warunkiem, że są zrobione półeczki i dużo kryjówek, wtedy ta przestrzeń się nam zwiększa i jak najbardziej takie terrarium dla 2 sztuk może być. W przeciwnym razie do samego takiego terrarium z kryjówkami bez żadnych półek i tak dalej, to wejdzie jedynie 1 sztuka. Ja mam właśnie w takim terrarium 2 sztuki, które Wam zaraz pokażę, które z nich to są. I one akurat mają półeczki i kryjówki, tak więc jako tako się tam mieszczą, ale będę chciała, aby te wszystkie gekony były w dużym terrarium razem. Tak więc myślę, że za jakiś miesiąc, a przynajmniej mam nadzieję, że w tym roku uda mi się je wszystkie wprowadzić. Dlatego też stwierdziłam, że przy nagrywaniu zobaczę, jak one się tutaj ze sobą dogadują, bo jeden jest najbardziej dominujący, drugi tak średnio, a reszta wydaje się uległa, tak według mnie, według obserwacji, które zauważyłam. Jeśli chodzi o warunki, to część z nich, te, które są w pojemnikach, są ogrzewane kablem grzewczym, ewentualnie może być również mata grzewcza, a te, które są w terrarium, no to mają żarówkę grzewczą. Temperatura, jaka powinna się znajdować, to około 28 do 30 stopni. Nawet może być do 35 pod żarówką grzewczą, aczkolwiek aczkolwiek to tyle. Jeśli chodzi o wilgotność, to około 40-50%, taka domowa wilgotność. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? UVB nie potrzebuje. Jeśli chodzi o żywienie, to oczywiście owady karmowe. Niby mówią, o patrzcie, te już się coś tam, one są w sumie razem ze sobą, to nie wiem, co im się tam nie podoba. Jeśli chodzi o owady karmowe, to niby mówią, że mączniki są podstawową dietą. Oczywiście mączniki jedzą, aczkolwiek ja proponuję podawać im również od czasu do czasu jakieś świerszcze czy karaczany, aby im odmienić tą dietę i niby mówią, że mogą się zaczopować. Oczywiście to również jest możliwe, dlatego raz na jakiś czas zmiana takiej diety jest wskazana. Co tam Wam mogę powiedzieć jeszcze? No oczywiście są to gekony, które odrzucają ogony. Nawet mi się zrymowało. No i oczywiście te ogony im odrastają. Jeśli chodzi o gekony Lamparcie, to żaden ogon nie został odrzucony. To teraz może opowiem o każdym po kolei. Będę wyciągać i opowiadać. Może zacznę od tego najpierw, jak to się stało, że mam te gekony. No więc tak to się stało, że w ogóle nie chciałam gekonów lamparcich, w ogóle mi się nawet nie podobały. Odmiany klasyczne to po prostu, no po prostu było brzydkie, że tak powiem, nie podobały mi się. Jednym się podobają takie odmiany, drugim nie. Jak ja akurat się zaczęłam tym interesować, to były praktycznie same klasyki, dopiero pojawiały się jakieś tam odmiany. No i właściwie stwierdziłam, że w sumie mogę spróbować takim gekonem lamparcim, bo zobaczyłam właśnie odmiany typu, chodź, typu tego.
Takie odmiany mi się bardzo podobają. Jest taka dzikuska akurat. O, może weźmiemy tego. Też nie lepszy. Ale mają piękne kolory. Jak zobaczyłam po prostu takie odmiany, to stwierdziłam, że w sumie takiego gekona to chciałabym mieć. Jednak. No i spójrzcie, co one wyprawiają. Jezus, chodzą sobie po głowie. No więc miałam odłożone tam troszkę kaski na jednego gekona. W sumie było mi wszystko jedno, czy będzie to maluch, czy dorosły. Po prostu musiał to być ten, który sobie wypatrzyłam. No i tak się akurat stało, że osoba, z której mi się podobały te gekony lamparcie, przestała przyjeżdżać na krakowskie targi terrorystyczne, nie wiedzieć czemu. No, ale z racji tego, że postanowiłam sobie, że chcę gekona lamparciego kupić, to takiego właśnie szukałam na giełdzie. Ciężko było mi znaleźć, powiem wam, że już myślałam, że nie znajdę takiego gekona, takiej odmiany, która mi się podoba. Aż tu nagle znalazłam i to jeszcze w super cenie, bo się okazało, że za tą cenę, którą miałam uskładaną na jednego gekona, mogę kupić dwa gekony malutkie i to jeszcze z terrarium, no więc wiadomo, że skorzystałam, nie? No i to są, słuchajcie, te maluszki, które już nie są maluszki. Możecie sobie zobaczyć, jest filmik na samym początku mojego nagrywania właśnie. Ten to w ogóle, jak widzicie, jest prawie wyblakły. Tutaj miał kiedyś kropki, jednak już ich nie ma, ale dalej jest piękny. Co mogę wam powiedzieć o tych gekonach? To miały być dwie samiczki, okazało się, że są dwie samiczki. Co prawda nie znałam się za bardzo na tym i nie wiedziałam, że tak małych gekonów nie da się sprawdzić płci. Jednak się udało, że są dwie samiczki i one siedzą sobie razem. To jest jedna, a to jest druga. Spójrzcie, one jak urosły już. Potem postaram się je zmierzyć i wam powiem, ile mają centymetrów, bo podobno gekony lamparcie rosną tak od 22 do 25 cm. Największe podobno miały 27, więc sobie sprawdzimy. Ta jest na pewno najmniejsza, aczkolwiek nie wiem, czy chyba jeszcze jedna jest tu mniejsza. Tak więc to są dwie samiczki, one mają bodajże chyba około 3 lat, jak się nie mylę. No i tak jakoś wyszło, że mając te dwie samiczki, jakiś czas temu postanowiłam, że kupię sobie, słuchajcie, samca. A, samca, malutkiego samca. No ale oczywiście urósł do takich rozmiarów, że stwierdziłam, że te moje dwie samiczki to dla tego samca są naprawdę za małe. No więc co? No trzeba by było kupić samiczkę, która będzie pasowała do niego. No i sobie oczywiście kupiłam taką piękną samiczkę. Wszystko fajnie, tralala. A tu się okazało, że ten samiec również jest samiczką, kiedy podrósł. No i co? Mam 4 samice, no to znowu brakuje samca. No i trzeba było kupić samca, nie? No to kupiłam. Ten już jest 100% samiec. Bardzo ładny jest. W sumie chciałam troszkę większego, ale że akurat nie było w tym czasie, kiedy byłam, a ten mi się spodobał, to wzięłam tego. Zaraz spróbuję porobić zbliżenia jakieś. Mam nadzieję, że wyjdą. Bo ja ten aparat to dopiero testuję i po prostu za każdym razem, przy każdym nagrywaniu dowiaduję się o nim czegoś nowego. Spróbuję wam zrobić zbliżenia. No, powiem wam, że nawet ładnie widać. Tylko chciałabym zrobić zbliżenie każdego. No więc to jest ten samiec, który okazał się samicą. Obok znajduje się samiczka. Następnie mamy znowu samca.
i samiczkę. Powiem Wam, że dzisiaj ta jakość nagrywania jest ładniejsza i chyba nawet wiem dlaczego. Pokażmy sobie wszystkie te gekony. Chciałabym, żeby one się ustawiły wszystkie razem, żebym wtedy zrobiła zbliżenie. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę tutaj ładnie stać wszystkie. Tak, na głowę sobie wejdźcie. Zaraz, to są samice. Patrzcie, w ogóle nie chcą współpracować. Każdy w inną stronę. No tak to już jest. O, może teraz się uda. Zaraz mi wyjdzie. Spójrzcie, jaki ma piękny ogon. I już kręcimy tutaj na nie. Tu jest uciekinier. Nie uciekaj, proszę. No, powiem Wam, że dzisiaj ta jakość jest naprawdę ekstra. Czyli mamy samiczkę, samca, samiczkę i samiczkę. A spójrzcie, ja teraz oddalę, jak one ładnie stoją. Jakby je ktoś zahipnotyzował specjalnie do filmu. No więc tak jeszcze troszkę przybliżę. No patrzcie. Ta samiczka i ten samiec się jeszcze nie znają. Ogólnie to jak będę je łączyła wszystkie, to chciałabym poznać Waszą opinię, czy lepiej połączyć do dużego terrarium same samice, a samca trzymać osobno, czy jednak samca z samicami, bo co Wam chciałam pokazać. Muszę troszkę oddalić, żeby było widać. Weźmy sobie samca i samice, które są jeszcze małe. Właściwie to samiec jeszcze urośnie, samiczka ciężko, ale odmiana... No, poczekajcie. Prawą rękę mam silniejszą. To sobie wezmę pod prawą. Hej, nie uciekajcie mi. To są takie dwa dzikuski, ale ubarwienie mają super. No jak mam Wam pokazać, jak one uciekają? Poczekajcie, spróbuję je obok siebie dać. Chwila. Muszę przesunąć pojemnik. Ustawić statyw. Wiem, że powinnam pauzować, ale nie mam czasu na zabawy dzisiaj. A filmik musi być, co nie? Dobra. Czyli tu mamy samca i samiczkę. Ta samiczka jest jak na razie idealna do tego samca, tylko że jest no sporo za chuda, bym powiedziała, jeśli chodzi o rozmnażanie, bo waży 37 gram, to jest malutko w porównaniu do tej obok samiczki, która waży, no ona waży sporo, już w tym momencie nie pamiętam ile, ale coś chyba koło 60 parę gram. Teraz spróbuję je zmierzyć, bo Wam obiecałam, i zobaczymy ile one dokładnie mają. Sprawdźmy tego wielgaśnego. O, ten wielgaśny ma tak z 23 cm. To są oczywiście samiczki. Ta samiczka ma z 19. Ja mam taki metr, ale może być. Kolejna ma również 17. Teraz zobaczymy te najmniejsze. A najmniejsza samiczka ma, słuchajcie, żeby one jakoś tak normalnie... Chodź tu.
Nie bój się metra, nie zjecie. No, ta malutka samiczka ma 16 cm. A samiec, zaraz wam powiem, bo również jest młody. I samiec ma 17 cm. No, czyli w sumie moje grekony mają... Próbuję oddalić, żeby jeszcze pokazać je przed końcem. Czyli w sumie moje grekony mają przeważnie między... No tak, najmniejsza ma 15. Tak, jak dobrze mówiłam. A największa ma 23. A więc zobaczymy, czy urosną do 27 cm. Jak widzicie, gekony zachowują się nawet całkiem spokojnie, mimo że pierwszy raz są tutaj w piątkę. Więc podsumowując, te dwa są razem ze sobą. To są dwie samiczki, siostrzyczki. Kolejno. Te dwie są razem, również dwie samiczki. No i oczywiście samiec jest sam. Ma na imię Louis. Oczywiście większość moich zwierzaków ma imiona, ale nie wiem, czy was to interesuje, dlatego nie będę mówić. Tak więc tutaj mamy całą piąteczkę. Mam nadzieję, że było dzisiaj dobrze widać. I zobaczymy, jak będą się czuły w docelowym terrarium, kiedy pójdą wszystkie 4 albo 5. To już zależy, co postanowię i co wy mi radzicie. Jeśli się podobało, łapka w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!